Fruitarianizm to dieta oparta głównie na spożywaniu surowych owoców. Choć może wydawać się atrakcyjna ze względu na prostotę i naturalność, ma swoje wady i ryzyka. Zaletą frutarianizmu jest wysokie spożycie witamin, minerałów i błonnika, co może przynieść korzyści zdrowotne, takie jak poprawa trawienia. Jednak dieta ta ma również poważne ograniczenia. Owoce, choć bogate w niektóre składniki odżywcze, nie dostarczają wystarczającej ilości białka, tłuszczów, witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, jak witamina D, i minerałów takich jak żelazo, wapń i cynk. Długotrwałe stosowanie diety frutariańskiej może prowadzić do niedoborów żywieniowych, problemów z energią, utraty masy mięśniowej i innych poważnych problemów zdrowotnych. Ponadto wysoka zawartość cukrów prostych w owocach może być problematyczna u osób z insulinoopornością lub cukrzycą. Zanim ktoś zdecyduje się przejść na frutarianizm, ważne jest, aby skonsultować ten wybór z dietetykiem. Możliwe jest zdrowe zastosowanie tej diety, ale wymaga to starannego planowania i regularnych badań, aby zapewnić zrównoważone spożycie wszystkich niezbędnych składników odżywczych.